Cześć. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o jednej z książek, którą przeczytałem w te wakacje. Jak pewnie niektórzy z Was mogą wiedzieć, czytam sporo. No ale wiecie jak to jest. Nie wszystko jest godne polecenia na kanale. Nie zawsze też jest czas na czytanie. O, może tak powiem. Bo oczywiście czytałem wszystkie książki Sherlocka Holmesa, no ale to jest już taka klasyka, że żeby to polecać, to musiałbym wiecie o co chodzi. To by były tylko puste słowa, bo żeby lubić Sherlocka Holmesa, trzeba go naprawdę polubić. Bo ktoś, kto nie lubi detektywistycznych opowieści, nie będzie czerpał zbyt dużej przyjemności z tych książek. Ale koniec o tym. Dzisiaj mam dla Was książkę historyczną, opartą na faktach, na rozmowach z ludźmi, na ich relacjach z pewnego zdarzenia, które dużym cieniem kładzie się na całej historii świata. Ta książka nosi tytuł Numery mówią. Jest ona napisana przez więźniów byłych obozów niemieckich na terenie Polski, dokładnie Auschwitz i Majdanek. Dokładnie z tych dwóch obozów są tutaj wspomnienia. Są one dosyć brutalne. Znaczy nie ma owijania w bawełnę, wiecie. Jeżeli ktoś umierał z wycieńczenia w kałuży własnych odchodów, to tak jest tutaj napisane. I nikt się nie pęka, nikt przed tym, żeby o tym mówić. Ta książka, którą ja mam, znaczy ja nie wiem, czy wydania tej książki były wznawiane, bo ja mam ją dosyć starą. Przywiozła ją moja mama z wycieczki do Auschwitz. Tam sobie ją kupiła. No i nie wiem, czy te wydania są wznawiane, ale podejrzewam, że jeżeli poszukacie w jakichś antykwariatach albo nawet bibliotekach, to możecie tę książkę znaleźć. Nie jest ona zbyt długa, szybko się ją czyta, ale powiem wam, że niekiedy, nawet dla człowieka tak odpornego psychicznie jak ja na takie opisy różnych rzeczy, no łzy mi ściekały do oczu. Tyle wam powiem. Po prostu to, co robili niemieccy naziści, hitlerowcy, To przechodziło ludzkie pojęcie. Ja rozumiem, że mieli rozkazy, że musieli robić niektóre rzeczy, bo taka praca, jakby to powiedzieć, ale no... Niektórzy przesadzali, niektórzy po prostu wylewali z siebie całą masę bestialstwa, która w nich siedziała i po prostu męczyli tych biednych ludzi, którzy nie mieli siły stać. Nie będę wam tutaj... Jeżeli znacie historię, to wiecie, co tam się działo. Polecam tą książkę serdecznie, szczególnie teraz we wrześniu. Mamy zawsze tutaj wspomnienia wojny, różnych tam bitew. Warto pamiętać o ludziach, którzy byli w tych obozach. Oni nie byli żołnierzami najczęściej. To byli zwykli ludzie, którzy po prostu mieli pecha i Niemcy ich złapali gdzieś na ulicy, nie wiem, wywieźli ich z własnych domów. Wytatuowali im numer na ręku i głodzili na śmierć, wykorzystując do pracy. Części udało się przeżyć, podzielili się oni swoimi wspomnieniami. Chwała im za to, chociaż na pewno to było bardzo trudne. Myślę, że warto to przeczytać. Warto w ogóle zainteresować się tym tematem, żeby zobaczyć, żeby dowiedzieć się czegoś o naszej historii, bo tak naprawdę mówi się, że to były obozy dla Żydów. Gówno prawda. To były obozy dla obywateli Polski. Później już zresztą nie tylko, bo dowozili tam Rosjan, Ukraińców. Ale to były obozy dla obywateli polskich, różnej wiary. Akurat tak wypadło. Tutaj myślę, że akurat wiara nie miała nic do rzeczy. No i myślę, że warto naprawdę rzucić na to okiem. Jeżeli znajdę tą książkę gdzieś w internecie, nie wiem, może jest w jakiejś bibliotece online albo coś, to podrzucę wam link w opisie.
rzućcie na to okiem. Bo naprawdę można się wzruszyć momentami i nakłania to do refleksji nad tym, jak okrutny potrafi być człowiek w stosunku do innego człowieka. Jeżeli czytaliście lub macie coś do powiedzenia na ten temat, zostawcie komentarz. Dajcie też łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i cześć.